Do wielu psów w schronisku przychodzą wolontariusze i wszyscy przechodzą tu koło bramy, koło pana Wąsika. Ja już kolejny raz tutaj do niego zaglądam. Pan Wąsik mieszka z boku. Taka mordunia to jest. Chodź, nie bój, no dżum. To jest ten pies, co nie słyszy. To jest jedyny jego, że tak powiem, niezaleta, o. Jedyna niezaleta, bo więcej to ma same zalety. Zobaczcie tego psa. Pień mój, nie. Nie siedzi dlatego, że jest rozrabiaka, tylko dlatego, że po prostu jest głuchy i siedzi, że może tutaj mieszkać i tak nie słyszy innych psów. A sam się denerwuje też na psy podobno. Ale co ma się nie denerwować? Jest kompletnie sam. Pan Wąsik w schronisku to jest bardzo ciężki przypadek. Bardzo smutny. O! Cześć, co tam? Nie wiadomo co tam. Nie wpuszczą mnie do ciebie pewnie teraz, ale wejdę tu do ciebie kiedyś.